Cześć, witaj detailingowy dziadzia. Widziałeś rysy, grube, potężne, bo one zostały z poprzedniego cięcia, a było to bardzo dawno. Teraz będę chciał pojechać, sprawdzić pastę FX Protect. Nie wiem, jak ty to widzisz, mam nadzieję, że dobrze. Zobaczyć, pobawić się troszeczkę nimi. Na lampach pasta była, później co ja tam jeszcze robiłem? A, piano, też niczego sobie. A teraz chciałbym delikatnie właśnie przyciąć te grubasy. Znaczy ja nie chcę ich zlikwidować, ale chcę zobaczyć, jak pasta się prowadzi, czy zminimalizuje te rysy i na ile narobię bałagano. Futro Like Country. Myślę, że to będzie dobre futerko, raczej jest dobre futerko, tutaj nie ma co myśleć. 5 groszków. Zobaczymy, jak przy 5 groszkach, co lepsze, słuchaj. Maszyna, której jeszcze nie używałem. Kupiłem i ona leżała. Heckman 1200 chyba to jest oznaczenie. Najgorsze jest to, bo raczej już ją używałem. Niby ma wolny start, ale nie ma tego wolnego startu. Ja sobie włączę aparat, żeby przy okazji jak... O, wyłączyło. No dobrze, aparat włączony. I zobaczymy. A w ogóle tak naprawdę nie polerowałem już, a nie, polerowałem ostatnio, ale to takie drobne rzeczy, jak byłem woskować z chłopakami. Puszcza Mariańska? Chyba tak, miejscowość. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. No to co, wlatujemy. Zobaczymy, na ile się to będzie prowadzić. Ja tutaj ile hologramów. Tutaj będę chciał właśnie z finiszem polecieć. No ciekawy jestem tej maszyny. I zobacz teraz wolny start tutaj, kurde. Nie ma wolnego startu, no masakra. Dobra, lecimy. Prowadzi się luksusowo. Zobacz. Fajniutka. Nie chlapie, trzyma się takie masełko. No zobaczymy, jak będzie z cięciem. Ciężar maszyny. Ja tutaj nie kombinuję. Walczyć z maszyną nie będę, bo to nie ma sensu. Ona ma sama prowadzić. Zwalniam, bo tutaj zobacz, widzisz? Troszeczkę mi się oderwało. Tak, zdecydowanie wolniej. Wtedy się idealnie kładzie. Co do maszyny? Fantastyczna, naprawdę. Rewelacja. W porównaniu do Messnera, no to jest, no, myślę, że inna liga. O półeczkę wyżej, pomimo, że nie jest to żaden wypas. Ale naprawdę, jest w miarę cicha. Przyspieszam na trójeczkę i lecimy. Delikatny docisk. Na trójeczce mamy prawie 1500 obrotów. Panelik odrobinę nagrzany. Jakby nie było. Tutaj jednego grubasa widzę. Co jeszcze widzę? No, delikatnie zminimalizowało. A teraz nas interesuje, jaki będzie hologram.
No oczywiście, że ich nie wycięło, to są głębokie rysy. Tu bym musiał pojechać naprawdę z grubasem. Znaczy, ja ich nie chcę usuwać, to nie jest tak, że kurczę, one niech sobie będą. Ale tak, pasta, jeżeli chodzi o prowadzenie, rewelacja. Kurde, fajnie, naprawdę, zobacz. Rewelacja, fajnie się prowadzi, naprawdę tak miękko. Z tym futrem gra idealnie, zobaczymy jak bardzo narozrabiało. Aparat już mogę wyłączyć. Dobra. Co ja chciałem? Pojedziemy tą fibrą, jeżeli chodzi o zbieranie pasty, czyli strona z krótkim włosem będzie zbierać. Jeszcze schłodzę panel, bo troszeczkę za ciepły. Chodź tutaj do mnie. No, można powiedzieć, że idealnie. Tam tarararam. Zobaczymy, jak się będzie zbierać. Tego jestem bardzo ciekawy. A może włączę aparat, nie? A co tam? Niech aparat też widzi, jak zbiera. No, luksusu nie ma. Stawia opór. Ale dramatu też nie. Jest taki moment, gdzie blokuje. Tu gdzie przysła. No jest, tempo idzie. Zbieranie idzie, tempo naprawdę. Nie jest to luksusowo. Ok, wjeżdżamy z IP-ą. Druga strona, mikrofibry, ale holsy. Już widzę. Mocno, mocno hologramów dużo. No ale przycięło pięknie. Tam jest raz, raz, dwa, trzy. No nie, różnica jest kolosalna, to już widać, ale zobaczymy, jak wymyję. Przepraszam za bałagan, kurczę, widzisz tutaj deseczki, bo remont robię. I tak, kurczę, no wszystko trochę na wariata, a czasu mam naprawdę mało. Maluteńko. Za to wymycie pasty. Słuchaj, jakby luksusowo. No, jakby luksusowo. Zobaczmy. A mikrofibry fantastyczne, kurde. Czuć tutaj jakość, miękkość tak naprawdę. Słuchaj, no, jakby już. Kurde, nie wiem. Dobra, no jeszcze raz dla pewności, żeby nie było. Dmuchnę. Nie no, super. Naprawdę fajnie. Niestety, hologram jest. Teraz tak. Muszę. No. No przepaść. Tutaj. Czuć, że no zdjęło ładnie. Teraz tak przyjadę sobie fibrą, bo przyjadę. Nie no fajnie. Naprawdę. Takie masełko. Ja lubię takie pasty. Tak jak było widać. No 5 grochów, 0 chlapania. Naprawdę. Rewelacja. Cięcie. Ładne. Tu na brzegach, gdzie nie dojechałem, to już widzę holsy. Rysy. Wiesz co, wezmę aparat i pokażę ci, jak to wygląda, a później pokażę ci pod lampą inspekcyjną. Teraz tak, ja tutaj, patrząc na to, co było, zostało raz, dwa, trzy. Nie, wycięło ładnie. Naprawdę bardzo fajnie, super. I się tak zastanawiam, czy całej maski nie pojadę. Chyba tak. Chyba zrobię cięcie, później finish i będziemy się widzieć przy finiszu. Zdecydowanie. Muszę, bo jedno podejście to wiesz, no wiadomo jak jest. Pojadę sobie całą maseczkę, włączę GoPro, że w przyspieszonym tempie. Pojadę całą machę. Później przeskoczymy, bo to dwa etapy. Finish i... Zresztą, najpierw tak, może tak. Pokażę ci to cięcie tutaj, jak wygląda z tymi rysami. A później wskakuje całość machy i
na końcu widzimy się przy finiszu, bo tutaj już widzę, że zaraz wezmę latarkę. Tutaj, słuchaj, już widzę, że nie będzie potrzebny żaden policznik. To będą dwa etapy. Tak, hologram jest. Jest. O, tutaj na przykład, kurczę, minimalny. No, czyli można nią popracować tak, żeby nie narobić hologramów. Tutaj. Tutaj jest duży przy załamaniu, ale tutaj na środeczku, gdzie równiutko idealnie mi się jechało, no, widzisz, popatrz. Zaraz, dobra, biorę aparat. Tak jak widziałeś, jednak tutaj przy lampach nie było widać, wyłączyłem światełko, pełno hologramów, mocne cięcie. Różnica, tak jak było widać, no kurczę, naprawdę zdjęło dużo tych grubych rys, pośrednich to już w ogóle wymiotło. Będę chciał pojechać całą machę, a później, tak jak mówiłem, finish, czyli takie dwa etapy. Na twardym lakierze. Zobaczymy, jak to będzie. To też kiedyś będę musiał usunąć, zrobić zaprawkę, ale nie o to chodzi. Tutaj jest mnóstwo takich drobnych rys, ale już nie chcę wskakiwać z polishingiem i z finishem. Chcę całość zrobić, żeby odświeżyć tą machę, bo ona przez ponad dwa lata, jak siedziała 111, nie była w ogóle ruszana. Dzisiaj zdjąłem tą powłokę produktem. Produkt się pojawi. Wrzucam GoPro w przyspieszeniu i widzimy się przy finiszu. Stwierdziłem, że ci pokażę, jak moim zdaniem, raczej przy tym futrze oczywiście i przy tym lakierze, zrobiłem większość machy. Wkurza mnie w tej maszynie to, że nie ma wolnego startu i na dzień dobry masz takie tum i rozprysk na auto. No ten płynny, wolny start jest zdecydowanie lepszy. Teraz tak, jak dla mnie, tą pastą maksymalnie 1100 obrotów, lekki docisk i powolne przyjazdy. 4, tak książkowo można powiedzieć. Na krzyż po dwa razy i to jest wszystko. Hologramy, okrutne. Tnie, no grubo. Naprawdę tnie. Naprawdę tnie i to widzę tam, gdzie były te grubsze rysy, rewelacyjnie. Naprawdę fajnie tnie. Wiadomo, że lakier no, jest, można powiedzieć, nawet w bardzo, znaczy w bardzo dobrym stanie. W dobrym stanie, no. Będę chciał jeszcze to na Volvo przetestować. Tam są grubasy konkretne, ale cięcie jest naprawdę poważne. Co mi się podoba, super się prowadzi. Zresztą zobaczysz, tak jak mówiłem, zobacz. Tutaj mamy 1100 obrotów i to jest wszystko. I już, i nie mieszam z obrotami, tam 1500 było za dużo. A, grochy, 4 grochy, takie troszeczkę większe, piąty na środku i to jest wszystko. I już, dałem 4 grochy, było za mało niestety. Idealnie jest 5 grochów przy tym futrze i
przy tym lakierze. Raczej myślę, że przy każdym takim tłustym futrze 5 grochów będzie idealnie. Zobacz, jak ona się pięknie układa. Spokojne przejazdy, idealnie, perfekcyjnie. Nie śpieszymy się, docisk maszyny, raczej ja ją delikatnie dociskam, nie? Ale to nie jest tak, że ja z nią walczę. Zobacz, i to jest wszystko. Wróć, kabelek. O, właśnie. Widziałeś, po kancie mi jechał. Im wolniej, w sumie tym lepiej. Zobacz, no pięknie, cudownie się układa. Najgorsze było to pierwsze podejście. No i oczywiście niepotrzebne te 1500 obrotów. To była bzdura totalna. Ale chciałem sprawdzić, czy tak jak przy kochu, gdzie tam sobie mogłem na to pozwolić, ale i było inne futro. To też jest inna bajka. Perfekcyjnie, co? Zobacz, zalewa pięknie. Równiuteńko. Zawsze pasty trzeba dawać optymalnie. Za dużo niedobrze, za mało niedobrze. Tutaj, tak jak mówiłem, no, trafiłem idealnie. W sam raz. Oczywiście kontroluję też, bo w pewnych momentach czuję, jak mi szarpie, to zwalniam. Żeby się pasta ładnie ułożyła. Taka jednolita masa, co? Nawet tak naprawdę ciężko się dopatrzeć, gdzie robią się kółeczka po położeniu pasty. Super. Rozlewa się, zobacz, idealnie. Spokojna jazda i przejazdy. I nic więcej tutaj nie potrzeba. I ona robi swoje. O, i tutaj już za szybko i już zaczęło mi delikatnie ją łapać. To zwalniam. Jeszcze wilgno, zobacz. Jeszcze wilgno, czyli widzisz, nie wysuszyło jej. Naprawdę przy tych obrotach jest perfekcyjnie. Super. Ułożenie nagrzana optymalnie. Rewelacja. Dobra, sprężone powietrze i zaraz będę ją zbierał. Zbieranie pasty. Wybacz za sprężarkę. Zbieranie pasty. Wiesz co? Pierwszy strzał, jak wlatujesz na lakier, o, jeszcze jest troszeczkę za ciepły, ale taki jest, no jeszcze chwilę, stawia opór. Te pierwsze, o, pierwsze podejście jest taki opór, ale nie walcz z nią. Spokojnie jest, no jest ten opór niestety i po chwili on tak jakby puszczał. O, właśnie, pyk, odwracam i tutaj już mam idealnie. Te pierwsze zebranie jest takie naprawdę mało przyjemne.
Teraz tak, tutaj była taka okrągła rysa. Przy pierwszej zabawie jej nie zdjąłem. Została. Chcę zobaczyć teraz, na ile to futerko ogarnie. Ona naprawdę była głęboka. Ja się na nią pastwiłem swojego czasu troszeczkę i w pewnym momencie odpuściłem, bo widziałem, że jest naprawdę konkretnie. Tutaj było w ogóle mnóstwo tych świrli, bo ktoś tutaj chyba ptasie kupsko zbierał czymś ostrym i zostały naprawdę trzy takie głębokie koła. Zobaczymy, jak teraz. Zobacz, pięknie, co? Z pastą wygląda idealnie. Dobra, odwrócę sobie mikrofibrę. O, i no jest taki delikatny opór. To zbieranie no nie jest może fantastyczne. Są pasty, które zbiera się przyjemniej. Idę teraz po... Ależ hologramy. Idę po płyn inspekcyjny. Dobrze, słuchaj, i teraz... A, jeszcze jedna rzecz. Ta mikrofibra, w którą skoczyłem od FX Protect, dla mnie za tłusta. Jednak idealne są te 320 gram tura. Idealne, perfekcyjne. Standardowo od Chińczyka. No są, te fibry są moim zdaniem niezastąpione. O, Volvo przyjechało. Słyszymy to? Słyszymy. Płyn inspekcyjny. I co robię? Pierwsze co? Pstryk do siebie. To jest pierwsze podejście. OK. Dobra, i zobacz. Naprawdę, tutaj już później jak zbierzesz, to wymycie jest super. Już później z płynem jest idealnie. Dobrze. OK. No delikatnie ruszyło tą rysę, ale tak bardzo delikatnie. Holsy? No są, oczywiście, że są. OK, dobra. Wiesz co, teraz wezmę tak. Będę chciał ci pokazać w świetle, ile bałaganu narobiło. Na obrzeżach oczywiście będzie ich więcej. Będę chciał ci pokazać środek. Co do pasty, słuchaj, kurczę, można powiedzieć, że to jest taka książkowa pasta. Książkowo przejeżdżasz, klasycznie docisk tak naprawdę, w sumie to bez docisku. Pozwoliłem tutaj, żeby maszyna sama prowadziła. Znaczy minimalnie tam dociskałem, wiadomo, jak trzymasz maszynę, coś tam zawsze dociskasz. I tak jak mówiłem, dla mnie obroty 1100, 1000, 5 grochów na to futro i widziałeś masełko. Idealnie. Tak naprawdę książkowe przejazdy, czyli 4. Książkowe hologramy. Wymywanie tutaj jest moim zdaniem takie te pierwsze zbieranie pasty. Tak tempo idzie, ale później jak już ruszysz, już jest ok. Te pierwsze zbieranie jest takie kurcze tempe. Samo wymycie, bajeczka. Czy mi się podoba jako docięcia? Naprawdę fajnie. Naprawdę fajnie. A i patrząc na połysk, zostawia naprawdę duży połysk. Naprawdę. Fantastyczny połysk, pomimo hologramów oczywiście, ale połysk jest naprawdę na wysokim levelu. Teraz tak, tutaj była ta rysa, co mówiłem, ja jeszcze teraz będę ją tutaj katował. Delikatnie ją zebrało, ona jest naprawdę głęboka, delikatnie ją zebrało. Teraz spojrzę jeszcze tutaj, słuchaj, te rysy, co... No tak, tu, gdzie przyatakowałem 1500 obrotów, zdecydowanie więcej wycięło. No ale tu już lakier był naprawdę dobrze rozgrzany. Więc do takiego konkretnego cięcia, do konkretnego cięcia te 1500 obrotów może być wymagane, oczywiście. Ale tylko taki jeden przejazd. Natomiast tak, kurczę, fajnie ją prowadząc, tak przyjemnie pracując z tą pastą, zdecydowanie właśnie 1100 obrotów na tym lakierze z tym oczywiście futrem i przy tej paście, no bo to nie jest powiedziane, że tak ze wszystkimi będzie, bo założę inne futro, też będzie inaczej. Mówię przy tym futrze. Czy pasta fajna? Fajna. Naprawdę fajna, pozwala długo popracować. Naprawdę długo. Ja tutaj robiłem 4 przejazdy, ale ja mógłbym 6 przejazdów zrobić spokojnie, bez problemu i ta pasta cały czas by była. No dobra, słuchaj, robię do końca całą machę i wskakuję z finiszem. A jednak jeszcze przy tej kurcze cuttingowej paście. Tak powiedziałem o tych 1500 obrotach. No właśnie, bo powiedziałem, ale nie pokazałem. Stwierdziłem, że zrobię dodatkowo jako bonusik
Tu będzie jako propozycja filmu na końcu. Tutaj ta rysa zawinięta, co mówiłem, że ktoś się nad nią pastwił. Więc tak, ten element robiłem. Zresztą zobaczysz to w tej propozycji filmu. I przejazd, tak jak mówiłem klasycznie, 1100 obrotów, 4-5 takich. Ta pasta lubi, jak jest jej więcej. 5 takich naprawdę tłuściutkich grochów przy tym futrze. I tak, tu, gdzie nie było tej rysy, jechałem klasycznie 1100 obrotów, minimalny docisk, powolny przejazd. Tu, gdzie niewiele jej zostało, gdzie jest ta rysa, przyspieszałem, słuchaj, do 1500 i zwalniałem. I powiem ci, jeżeli chodzi o cięcie, tak, idealnie. Czyli się nie myliłem tam, kurczę, pierwsze podejście, słuchaj, no i tak można, znaczy tak się miesza, no. Wiadomo, że nie wszędzie będziesz się pastwił. Tu, gdzie jest większa ryca, przepraszam, przyspieszałem, zwalniałem, czyli podgrzewałem ten lakier, jakby nie było. I naprawdę ładnie wycięło. Naprawdę ładnie. Bardzo fajnie. Jeden taki przejazd i widzę, że naprawdę z jednej strony to się w ogóle zebrało, tutaj ją obliło. Tak naprawdę teraz to ja się już doszukuję, żeby ją znaleźć, już walczę teraz. Przedtem to ją stanąłem, od razu widziałem. Co do pasty. Bardzo fajna. Naprawdę, bardzo fajna. Jest fantastyczna. Lubi wysokie obroty, jeżeli chodzi o cięcie, ale tutaj już naprawdę musi być dobre futerko i naprawdę konkretny przejazd. Musisz to pilnować, tej temperatury. Tutaj przy 1500 obrotach to już jest, no jest ostro. I zdania nie zmieniam. Przy tym futrze, przy tym sprzęcie, który tutaj mam, najlepiej 1100 obrotów, równe przejazdy i naprawdę robi bardzo fajne cięcie przy tak naprawdę klasycznym hologramie, można powiedzieć. Fajna, fajna pasta, naprawdę fajna pasta. Dobra, słuchaj, także teraz to już na pewno będziemy się widzieć przy finiszu, a tutaj na boki będę chciał, słuchaj, wskoczyć z padem ADBL-a żółtym i z tą pastą. Chcę zobaczyć, na ile przy padzie będzie wycinać, bo moim zdaniem pad cuttingowy, kurczę, może być troszeczkę za ostro, bo tutaj nie ma tak dużo rys, więc kurczę, wjeżdżam z padem takim, można powiedzieć, polishingowym i z tą pastą. No dobrze, finish. Pasta, pad ADBL-a, zielony, pad zaimpregnowany. Najwięcej holsów jest gdzie? Tu. Pierwszy początek, no to tutaj masakra. Tam, jak już wyczułem, jest całkiem naprawdę przyzwoicie. Bawiłem się też żółtym ADBL-em, też są hologramy. Chcę zobaczyć, jak będzie współgrać ta pasta z rotacją. Zobaczymy. Duży kawał. Dlaczego? Pad jest duży. Pasta wydajna i lecimy. Pierwsze co, to muszę ją bardzo równo rozprowadzić. Zdjąłem taśmę, gdyż ponieważ błotniki też będą robione. No dobra. Lecimy. Ciężar maszyny. No tutaj już od razu widać, że ten połysk nawet przy pracy jest dużo większy niż przy cuttingu, ale to też dlatego, że sam cutting poprawił jakość lakieru. To nie jest tak, że tam, tak jak mówiłem, przy tej cuttingowej też naprawdę połysk jest na wysokim levelu, naprawdę fajny. Przy finiszu też nie bójmy się docisku. Raczej tutaj to ja to jestem zwolennikiem ciężaru maszyny, nie? Nieraz i przy finiszu trzeba też delikatnie ją unieść.
ale z reguły to jest ciężar maszyny. Na tym bazuje. No pięknie się układa. Zobacz, jak równiutko. Dobra, wjeżdżam na błotnik. A na błotnik. Na ten mniejszy element. Do błotnika to tu jeszcze kawał drogi. Zauważ, teraz mam 1000 obrotów i z tego, co czuję, więcej nie potrzebuję. Przy tym dużym padzie 150 to jest wystarczające. Ok, ostatni przejazd, bardzo powolny, nygusowy. Wjeżdżam minimalnie na krawędź, samą końcóweczką. A tutaj unoszę maszynę, przechylam. Tutaj już unoszę na tej krawędzi. I cyk, i wracamy do tego, co mieliśmy. Tu już ją delikatnie unoszę. Taki finałowy przejazd, można powiedzieć, ale to tak bardzo minimalnie. Ok, to prowadzenie fantastyczne, zobacz. Idealne rozłożenie, kurczę, lustro. Można powiedzieć, że prawie jakbym ją wypracował do końca, nie? Ale sprawdzimy. Siedzi, taki tłusty film, delikatny. Jest dobrze, naprawdę jest dobrze. Tak jak widzisz, Patuś swoje też przerobił, zobaczymy jak to będzie. Dobra, ja idę po fibrę. No tutaj przy finiszu to już będzie ta zielona. Innej opcji nie ma. Musi być. Nowiuteńka, świeżuteńka. Zero nagrzania. Się ktoś tam pastwi nad maszyną. Zbieranie. No i tu mamy już inną bajkę. Tu już jest inny klimacik. Zdecydowanie fajniej. No od początku mi się ta finiszowa podobała. O tak, tu tak. Jest minimalny opór, ale to bardzo minimalny. Mało wyczuwalny. Ok, odwracam. I delikatne. No tutaj jest super. Naprawdę. Rewelacja. Ta finiszówka od razu mi jakoś usiadła. Dobra. To teraz co? Pstryk, druga strona. Zobaczymy jak się zachowa z klinetem. Dobra. Cyk, bajerka. Raz. Dwa. I trzy. I delikatnie. Pyk. Dobra, druga strona. Nie, albo tak. Druga strona, zdecydowanie. Druga. Zdecydowanie druga. No fajna. Ta do finiszu jest stworzona. O tak. I zawijam tutaj. Pyk. I jeszcze raz. Pyk. Dobra. Sprężone powietrze. Jest. Hologramy. No słuchaj, jakby ci to powiedzieć. Kurde, ogień. Ale połysk. No od razu wiedziałem, że ta pasta finiszowa jest po prostu super. No,
Tu widzę Holsy. Dobra, biorę latarkę, biorę aparat, bo oczywiście na aparacie się cały czas nagrywa. Więc biorę aparat i patrzymy, co wykombinowałem na rotacji i na pasty, na paści finiszowej od FX Protect. Widziałeś w latareczce, przy aparacie tak naprawdę. Teraz nie wiem, jak ty to zobaczysz przy GoPro. No widać, no patrz, tutaj jest no po prostu masakra, nie? Tu wjeżdżamy, no igła, no połysk, naprawdę wykończenie. I to wszystko zobacz na rotacji. Fakt, że twardy lakier oczywiście, ale ta maska już była malowana i dwa butniki, więc tutaj też. No rewelacja, no pasta finiszowa. Ogólnie ten cutting naprawdę przyjemny. Naprawdę przyjemny i mocny. Finish rewelacyjny. Też prowadzi się, no po prostu masełko. I finish dla mnie w porównaniu do cuttingu lepiej się prowadzi, lepiej się wymywa. Ogólnie z tych wszystkich trzech pas dla mnie najlepsza jest ta finishowa, która robi mega robotę. Ta pośrednia, nie wiem jak ją ugryźć, ale ona od początku mi jakoś nie siadła, jakoś tak nie polubiłem się z nią. Oczywiście ona może mieć swoje zastosowanie, ale moim zdaniem te dwie i robisz, kurczę, to do piękną robotę. Kurczę, no ta pośrednia one stepowa. Odstawiam. Jakoś. Ona pewnie ma też swoje zastosowanie, ale to ja się skupię na tych dwóch, które mi naprawdę bardzo fajnie się, z którymi mi się bardzo fajnie pracowało. Tak jak widziałeś, no cała maska, oczywiście na każdym aucie, na innym, każdym lakierze będzie inaczej. Przy każdym futrze, gąbce, maszynie, operatorze. Ja będę się opierał o to, co u mnie się wydarzyło i jak to wyglądało. Wydarzyło. No, można powiedzieć, że jest to wydarzenie. Okej, okay, niech będzie. Pasta, jeżeli chodzi o cięcie. I tutaj zdania nie zmieniam. 1100 obrotów przy tym futrze, 5 grubych grochów i rewelacja. Rewelacja, cięcie. Nie musimy mocno dociskać, znaczy nie dociskamy mocno, wiadomo, obroty naprawdę, myślę, że powyżej 100, 1100 nie ma sensu, chyba że, tak jak tutaj widziałeś, jeżeli chodzi o maksymalne cięcie, zobacz, no zminimalizowało ją konkretnie. Przy takim hardkorowym cięciu, oczywiście, można dojeżdżać tam, gdzie będą grubasy, żeby je zoblić, ale myślę, że maksymalnie 1200 dla tej pasty jest wystarczająco. Pasta lubi, jak jest jej więcej niż za mało. Przy futerku troszeczkę rozrzut będzie gąbka, jeżeli chodzi o połączenie gąbki żółtej za DBL-a i tej pasty, perfekcyjnie się to prowadziło, trzyma gąbka fantastycznie tą pastę, mniejsze chlapanie jak przy futrze, wiadomo, Holsy też, jest to naprawdę agresywna pasta, agresywna i nie da się ukryć, czyli typowy cutting, fantastyczna, naprawdę fajna. Tutaj finish, obłęd, naprawdę rewelacja. No tutaj, jakbym nie ugryzł, kurczę, i czym bym nie ugryzł tej pasty, już jej mam niewiele, bo tam kilka zabaw nie umiałem. Wszędzie mi się sprawdziła, naprawdę. Tutaj na tym lakierze widzi zielony ADBL, ciężka maszyna tak naprawdę, która swoje dociskała perfekcyjnie. Na twardym lakierze, na miękkim może być tak, że będziesz potrzebował Dual Action. Przy Dual Action to już w ogóle będzie poezja, jeżeli chodzi o połysk. Tutaj jest obłędny, naprawdę. Jest rewelacyjnie. Z tej jestem mega zajarany tą. Tą zresztą też, kurczę. Te dwie pasty i robotę masz jak trzeba. Nie wiem, od kogo oni biorą te pasty. Możliwe, że już się wcześniej bawiłem nimi. Nieważne, ale tutaj mi się sprawdziły. No dobrze, słuchaj. Myślę, że nie będę przedłużał. W propozycji filmu na końcu będę chciał ci pokazać z aparatu cięcie tą pastą, jak sobie... A zresztą tutaj widziałeś w GoPro, więc co tutaj dużo kombinować. A nie, pokażę ci inaczej. Pokażę ci przejazdy żółtym ADBL-em i pastą cuttingową. To będzie w propozycji. I nie zapomnij, w propozycji będzie, jak przyspieszałem akurat na tej właśnie rysie, na której ktoś się pastwił. Czyli przejazd, tak jak moim zdaniem przy tej paście powinno się jechać, 1100 obroty przy futerku, 5 grubych grochów. I to jest wystarczające. I takie książkowe przejazdy. 4 i naprawdę już jest całkiem fajnie. I w momencie, w którym dojeżdżałem do tej mega grubej rysy, przyspieszałem do 1500 obrotów i zwalniałem. I tutaj już było grzane lakieru grubo, ale pięknie też wycięło. Tutaj zacząłem od 1000, tutaj zacząłem tak miksować. 1500 obrotów, 1100. No i tutaj narobiłem największe hologramy. Tu.
Tutaj już, słuchaj, praktycznie, kurczę, w tym miejscu to prawie, że już ich nie ma. Jakbym się nią pewnie pobawił jeszcze za dwa dni, to już w ogóle byłoby kosmicznie. Dobrałbym futro i dobrałbym pada. Ale tutaj, słuchaj, na pierwszy strzał jest naprawdę rewelacyjnie. No dobra, z mojej strony to wszystko. Myślę, że prawdopodobnie tych past nie będę już męczył. Jeżeli się pojawi z FX Protect, to pojawi się ta one-stepowa, ta polishingowa, która na chwilę obecną jakoś mi tak niekoniecznie usiadła. Możliwe, że coś źle dobrałem, coś źle zrobiłem, ale tak, kurczę, no nie mogę jej ugryźć, ale przyjdzie na nią też czas. Z mojej strony to wszystko. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!